jesteśmy w bloku przy ulicy Esport Smart. Mam tutaj dwie windy oki z półautomatycznymi drzwiami. O, wysiada. Siema. Czekajcie. Szkoda, że są z półautomatycznymi drzwiami. Myślałem, że bez. O Boże, one są wolne. Bardzo wolne. Chyba prawie minutę jadę. Dobrze, że nie wymienili, tylko zmodernizowali. O, 17 w końcu. O, jego bez falownika. O, chyba bez falownika. A to przywołam drugą, czy nie? O, ale jesteśmy wysoko. Musimy zrobić parę zdjęć. Tu jest widać całe miasto. O matko. Fajnie wygląda. Jesteśmy tak wysoko. Dobra, wracamy sobie już. No jak ta pierwsza odjechała? Tak, ta pierwsza już odjechała. Chyba zjeżdżam drugą na dół. No, takie same windy są w Winterswijk, tylko to było na UM65. Tylko że została zmodernizowana przez Skylift. No, ale nie mieli takie same drzwi, tylko po czerwonym kolorze. Ale naprawdę takie windy w 17 piętrowcu. Brawo. Może sobie jeszcze idziemy. O, chyba już przyjechała jedna winda. Tak to wygląda. No, druga winda. Przyjechałam chyba. Gdzie jest? Kto? Tak. Bo teraz jedziemy to na parter i wychodzimy sobie już stąd. U. 970 tak odpowiedź. Kłopot. Dobra. Idziemy sobie na parter. Wiem, że ktoś będzie siadał, no, ale trudno. O! Ale ta jest już wiele mniejsza. 5 osób. I ta już jedzie o wiele szybciej niż ta towarowa. Właśnie dlatego chciałem tutaj wbić dzisiaj. Nie, tylko się na jakimś więcej zatrzymuje, na pewno. No ale chyba ktoś się naprawdę jeden wsiądzie, bo już na trzecim jesteśmy. Teraz wysiadamy. Rzeczywiście, Rygiel. A ja muszę mówić. Gator, brawo.
Że jeszcze tutaj stare windy jeżdżą. Tylko że z półautomatycznymi drzwiami, ale tak. 17 piętrowcu, taka winda. Ja się tutaj spodziewam nówki. Tak 2013 roku. Albo jeszcze... albo może tak z 16 roku. Ale w takim razie dzięki za obejrzenie. To są chyba moje ulubione windy. Węczne, bo... No w ogóle mój ulubiony widzowiec tak wygląda. Tutaj takie dobre widoki można zrobić. Ja nawet robiłem parę zdjęć z tego. No, dzięki za obejrzenie. Cześć.